Przyszedł czas na długo odkładane płytki. Chyba wybrałam sobie najgorszą opcję do nauki ich kładzenia. Większych oczywiście na pierwszy raz to ja nie mogłam sobie wybrać. Zadowolona pożyczyłam maszynkę, która najpierw odstała swoje, a zaraz po zorientowaniu się, że nic z tego nie będzie, postanowiłam przerzucić się na Flexa. Niestety wzięłam na próbę kawałek płytki, która kilka razy, którą udało mi się przeciąć maszynką, ale gdy już robiłam to przy całej płytce, od razu mi poszła. Także mając praktycznie wyliczone płytki, wolałam nie ryzykować i wycofałam się z używania tego sprzętu. Jeżeli chodzi o samo kładzenie, to okazało się, że nie jest to aż takie tragiczne, tylko utytlałam się w tym kleju cała po pachy, a jedynym problemem była ich wielkość. Jak już przykleiłam płytkę, okazało się, że na przykład dałam za mało kleju, nie miałam sił po prostu je oderwać. A gdy już zasały, to mogłam sobie tylko po prostu o tym pomarzyć. Mimo wielu prób udało mi się tylko raz oderwać, a trzy płytki niestety musiały zostać nierówne. Po kilku próbach poddałam się, stwierdzając, że raczej o te milimetry to ja chyba orła nie wywinę. Zresztą znam ludzi, którzy z kilkuletnim stażem w tej dziedzinie zostawiają po sobie takie same nierówności, więc stwierdziłam, że jak na mój pierwszy raz i w dodatku przy tak dużych płytkach powinnam być z siebie dumna, bo i tak nieźle sobie poradziłam. Gdy tylko wróciłam do domu, przyjrzałam się płytkom w swojej łazience i muszę powiedzieć, że skoro ani razu przez tyle lat nie wyrżnęłam orła o te nierówności, to moje położenie w porównaniu z tym to pikuś. Tak jakby nic tam po prostu nie było i nie będzie mi to w ogóle przeszkadzało. No a teraz to już jakoś tylko muszę się zmobilizować do położenia fugi. Sama jestem ciekawa, jak mi to pójdzie.